Neony na włocławskim wieżowcu. Centralne położenie najwyższego obecnie budynku we Wocławku, wieżowca na Placu Wolności, wykorzystane zostanie wkrótce do reklamowania różnego rodzaju wyrobów. Jak nas poinformowano w bydgoskim przedsiębiorstwie Reklama, już w maju rozpoczną się pierwsze prace związane z ustawieniem na dachu wieżowca barwnych neonów. Będą to reklamy bydgoskich zakładów kuśnięckich, jubilera, PKO i spółdzielczego domu handlowego. W pierwszej kolejności zainstalowane zostaną neony Kreacja reklamujący wyroby bydgoskich zakładów kuśnięckich, jubiler, zamówiony przez przedsiębiorstwo handlu detalicznego z Gdańska, a w lipcu znajdzie się neon PKO. Na sierpień przewidziane jest zainstalowanie, również w centrum miasta, wielkiego neonu reklamującego wyroby zakładów wytwórczych z połem. Z informacji, które nam przekazano, wynika, że neony na wieżowcu nie będą powodowały zakłóceń w odbiorze programu telewizyjnego. Gazeta Kujawska, wydanie z 29 kwietnia 1971 roku.